Już niebawem mieszkańcy Sosnowca po raz pierwszy będą mieli szansę zdecydować, w jaki sposób wydać część budżetu miejskiego. Urzędnicy magistratu są obecnie na etapie przygotowania kampanii informacyjnej. Poprawnie wypełnione wnioski z pomysłami będzie można składać już w przyszłym miesiącu. Jednak, aby pozytywnie zostały rozpatrzone, muszą być poparte co najmniej 15 podpisami obywateli miasta. Idea budżetu obywatelskiego jest taka, żeby ludzie jakby sami z własnej inicjatywy coś stworzyli. Także oczywiście nikt nie zabroni organizacjom czy stowarzyszeniom składać, ale indywidualnie. Także tutaj jest bardziej ta idea, żeby ktoś, kto nie jest zrzeszony, mógł też samemu coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że wszystkie projekty, które spełnią wymogi formalne i te, które oczywiście zostaną wybrane przez mieszkańców, ponieważ taka jest w ogóle idea tego, że mieszkańcy składają projekty i później sami na nie głosują, czyli wszystkie oczywiście nie przejdą, ale te zwycięskie przejdą, także mam nadzieję, że tutaj to, co mieszkańcy będą chcieli, zostanie zrealizowane. I to będą takie projekty, które przede wszystkim będą musiały się zmieścić w kwotach, które zostały tutaj wyznaczone na budżet obywatelski. A w ramach tego przedsięwzięcia jest co robić, bo zaproponowana kwota 3 milionów złotych została zwiększona decyzją prezydenta miasta do 5 milionów złotych. Pieniądze zostaną rozdysponowane na 7 obszarów zgodnie z podziałem terytorialnym. Jeśli popularność tej inicjatywy będzie rosła, w najbliższych latach wzrośnie również kwota przeznaczona na ten cel. My tutaj liczymy na takie projekty infrastrukturalne, takie poprawy tej naszego lokalnego miejsca zamieszkania na zasadzie właśnie placów zabaw, remontów chodników, oświetlenia, no bo ludzie mieszkający tam w tych terenach, gdzie chcą coś poprawić, oni sami wiedzą najlepiej, co należy zrobić. Także liczymy na takie właśnie rzeczy, które będą długotrwałe też. Pomysłów na wykonanie inicjatyw społecznych już teraz nie brakuje. Budowę parkingu. A gdzie ten parking? Miał ten parking być tutaj, jak był dawny szpital Dwójka. Tak słyszałem, że tam parking miał być, ale do tej pory nic się nie dzieje. Wie pani, co ja przeczytałem ostatnio? W Anglii przez 6 lat w Londynie chodzili i się pytali ludzi, czy tu w tym miejscu by chcieli mieć park. Czytała pani o tym? 6 lat. Każdego jednego zapytali się i dopiero zrobili park. A u nas tam, gdzie to stoi, tam kupkę sobie robi i już tam jest, bo ja tak uważam. Zanim jednak europejskie standardy zagoszczą u nas na stałe, musimy zadbać o to, aby te lokalne były na najwyższym poziomie.